Cześć, to Marek Sekielski. Chcę Cię prosić o drobną przysługę. Wejdź na stronę sekielscy.pl/extra. Jest tam specjalne wydanie mojego podcastu o nałogach. Zajrzyj tam, by wesprzeć bardzo potrzebujących ludzi. Z góry dziękuję. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/sekielski. Zostań naszym patronem. Damian Gruszczyński, kolejne spotkanie z cyklu Z innej strony. Zanim powiem o moich dzisiejszych gościach, to zaproszę Państwa do tego, żeby zasubskrybować kanał sekielscy.pl, zasubskrybować nas na YouTubie Sekielski Brothers Studio, albo poszukać nas na Spotify. Tam także wszystkie nasze rozmowy, wszystkich autorów Państwo znajdą. Wszystkie rozmowy, więc także i ta dzisiejsza. A moi dzisiejsi goście... Nie zrobię tak jak zazwyczaj, że przez dłuższy czas opowiadam o ich osiągnięciach. Dzisiaj osiągnięcia opowiedzą o moich gościach. I Państwo sami się dowiedzą więcej niż z mojej zapowiedzi. Ja przedstawię ich tylko z imienia i z nazwiska. Moją gościnią dzisiaj jest Małgorzata Havel, a moim gościem Rafał Havel. Nazwisko jest to samo, czyli wiedzą Państwo, że to i ta sama rodzina w najbliższym stopniu. Poprowadzę Państwa, bo być może jeszcze Państwo nie wiedzą, czym się ta wspaniała para zajmuje. Zajmuje nie na co dzień. Bo zapytam najpierw Małgosiu, czym się na co dzień zajmujesz? Na co dzień jestem mamą, ale jestem również zawodowo czynną osobą. Pracuję w państwowym urzędzie. Nazwy nie będziemy może wymieniać. Żeby nie reklamować. Na przykład. Rafał? Ja pracuję w prywatnej firmie. Mam już od 10 lat. Jakoś dobrze nam się z szefem współpracuje lub szef mnie docenia, dlatego jestem tam tak długo. Tak, na co dzień jesteśmy przede wszystkim rodzicami. Przy czwórce dzieci mamy co robić. Więc staramy się pogodzić pracę zawodową, domową i jeszcze charytatywną. A ty pracowałeś w biurze ochrony rządu? Ja byłem w wojsku. W wojsku ochrony rządu. Aha. Tak, ale to w latach 90. dopiero jak wszystkie te nasze służby specjalne się rodziły, więc byłem jakimś tam prekursorem. Biura ochrony rządu. Tak, dokładnie. Drodzy Państwo, już wiemy, że moi goście zajmują się na co dzień najtrudniejszym pod słońcem zajęciem, jakim jest rodzicielstwo, świadome rodzicielstwo. Ale jakby tego było mało, wychodzą i robią coś jeszcze. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jednym z podstawowych problemów współczesnej onkologii jest fakt, że większość pacjentów dziecięcych trafia z rozpoznaniem do lekarza specjalisty za późno. Trafia z rozpoznaniem najczęściej nowotworu trzeciego lub czwartego stopnia, a to już jest często bardzo trudne do leczenia zjawisko. Dlaczego to jest takie trudne? Ano dlatego jest takie trudne, bo nowotwory dziecięce nie są aż tak częste, ponieważ jest to około 0,5% wszystkich nowotworów, które się diagnozuje. Jest to dla przykładu w wieku od 1 do 15, jeden przypadek na 600. Albo jeden przypadek na 450, tak gdzieś w tych widełkach się diagnozuje choroby nowotworowe. Dlatego lekarze, którzy spotykają się z pacjentem jako pierwsi, czyli lekarze rodzinni, bardzo często nigdy w swojej karierze nie spotkają takiej osoby. Nie mają po prostu odpowiednich danych i odpowiedniego doświadczenia. I w tym momencie, mając taką wiedzę, moi goście
postanowili coś z tym faktem zrobić. Rafał, jak ty to wymyśliłeś? Zaraz powiemy co. Sam pomysł powstał w tamtym roku, na początku tamtego roku, jak zaatakował nas COVID. Aha. My jako sportowcy, amatorzy, którzy uwielbiamy biegać, no zostaliśmy odcięci od naszego hobby i nie mogliśmy uczestniczyć w żadnych zawodach. Zostały po prostu one wszystkie odwołane. A że praktycznie przez cały rok ścigam się na różnych biegach co weekend, no więc tak jakby mi ktoś tlen odciął, doszedłem do wniosku, że trzeba zorganizować bieg, który nie będzie kolidował z pandemią, będzie zrobiony legalnie, aczkolwiek jak już wystartować, no to trzeba zrobić to daleko. Aha. Wymyśliłem, że z Zakopanego do Helu. 750 kilometrów. Samo bieganie jest bardzo fajne, ale przy tak dużym dystansie doszedłem do wniosku, że możemy to zrobić, aby komuś pomóc. Doszedłem do wniosku, że możemy wspomóc fundację, która leczy dzieci chore na raka. Była to wtedy fundacja z Wrocławia na ratunek i parę telefonów, parę SMS-ów. No kto jeszcze może poświęcić swój czas, swoje pieniądze, no i przebiec 750 kilometrów, bo nie, nawet ktoś, kto biega, jest to dla niego no, dystans dość spory. Tak? 5 dni, bo to też było... Tak, oczywiście, bo była to sztafeta. Nie biegliśmy 24 na dobę. I tak w ciągu tygodnia mieliśmy ekipę, mieliśmy pomysł, co z tym, jak to wszystko ugryźć. Przy minimalnym nakładzie finansowym, bo takim tylko dysponowaliśmy, nie mieliśmy sponsorów, to tak jak mówiłem, to był tylko i wyłącznie wkład finansowy uczestników. Skontaktowaliśmy się ze strażami pożarnymi, ochotniczymi oczywiście, na naszej trasie. Tam dostaliśmy ogromną wsparcie. Pomoc, tak, i wsparcie. Z noclegami, z jedzeniem. Jeszcze do tego pomogły nam panie z koła gospodyń wiejskich, więc naprawdę tak bardzo, nie wiem jak nawet to dokładnie powiedzieć. Nie mieliśmy, może inaczej, nie mieliśmy wsparcia żadnej dużej organizacji. Mieliście największej organizacji wsparcie. Was. No i ludzkich serc, którzy, gdzie okazało się, że ludzie są naprawdę bardzo życzliwi, pomocni, tylko po prostu czasami trzeba im dać taką iskierkę, żeby mogli to poczuć, złapać i okazuje się, że naprawdę, bo podczas tych biegów to ta interakcja ludzka, to można powiedzieć, że tu się dzieje magia. Między tymi ludźmi, między nami, to co oni nam dają, jakie dają wsparcie, życzliwość. Tak, no, ludzie, z tego co wiemy, takich biegów, które my organizujemy, nikt wcześniej nie zrobił. Więc staraliśmy się robić te nasze pit stopy, tak zwane wieczorne, w małych miejscowościach. Przepiękni ludzie, naprawdę, zawsze uśmiechnięci, zawsze skorzy do pomocy, zawsze będziemy wspominali Bobrowniki przy Wocławku. Tam spaliśmy, no jak w każdym pitstopie w hali po prostu OSP, nie było tam po prostu toalet. No my po całym biegu, po całym dniu biegu, zmęczeni, chcieliśmy się wykąpać. To panie, które po prostu tam mieszkały, w tej miejscowości, pobrały nas po dwie, po trzy osoby do swoich prywatnych domów, pokąpały nas, dały jeść. No tak, ale dały jeść, no jeszcze pratowały dobrym słowem. Posiedzieliśmy tam, poszliśmy spać. Pani o 4 rano, jak startowaliśmy, w mundurze strażaka z flagą nas żegnała z tej miejscowości. No naprawdę, to są takie wspomnienia, łezka się kręci. Tak, a pani była też...
No taka 80-letnia, tak, także no. Tak, to więc no jest parę jeszcze takich anegdot przez te dwa lata, jak biegamy dla tych dzieciaków, można by napisać naprawdę chyba już książkę na ten temat. W jaki sposób teraz piszemy tą opowieść i przedstawiamy ją troszeczkę szerszym kręgom, chociaż akcja i tak zatoczyła przepiękne koło, ponieważ zrealizowaliście swój cel, bo celem głównym jest przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku występowania nowotworów u dzieci. Czyli to, o czym mówiłem Państwu, że to są nowotwory trudno rozpoznawalne, rzadko rozpoznawalne, ale każdy z takich rozpoznanych nowotworów to jest olbrzymie nieszczęście, to jest olbrzymie cierpienie tych, którym nie chcemy dawać cierpienia, zwłaszcza jako rodzice to czujecie. I Rafał z Małgosią wpadli na taki pomysł, biegnijmy i zbierajmy pieniądze na to, żeby opłacić badania. Opłacić badania. I teraz zapytam, tak troszeczkę wchodząc w głąb, ponieważ od tego pomysłu, jeszcze chciałem cię zapytać o to, czy pamiętasz dokładnie ten moment, kiedy ten pomysł przyszedł ci do głowy? Tak, to był pierwszy maj tamtego roku. Aha. Był weekend majowy i no, nosiło już mnie, naprawdę mnie nosiło bez takiego wysiłku. Nawet wtedy nie mogliśmy trenować, bo lasy nawet były pozamykane. Były takie czasy. Tak, były takie czasy niestety. Miałem dużo czasu, no i doszedłem, no, że trzeba coś wymyśleć. Trzeba coś wymyśleć. My na całe szczęście nie mamy ani w rodzinie, ani wśród znajomych osób, których dotknęła ta choroba. Z fundacją spotkaliśmy się troszkę wcześniej, wspomagając ich przy 1% podatku. I tak mi utkwiła ta fundacja po prostu w pamięci. I poszedłem tą drogą znajomych, których zaprosiłem do tego projektu. Bardzo się to spodobało. Więc no tak zostało. Akcja została nazwana na Przebiegnij Raka dla Dzieciaka. Czyli pomaganie przez bieganie. Tak, pomaganie przez bieganie. I przez rymowanie. Też. W tamtym roku zbieraliśmy na leki nierefundowane. One są bardzo drogie przy leczeniu niestety nowotworów dziecięcych. A w tym roku, tak jak powiedziałeś, pobiegliśmy dla profilaktyki. Chcieliśmy przegonić. Tak, i pokazać, że ta profilaktyka jest bardzo istotna, bo przez odpowiednie podejście można tego raka wyprzedzić, dając po prostu szansę. Tak? Dając czas. Tak, czas, a tym jest właśnie ta profilaktyka. No, niestety, nowotwór u dzieci rozwija się w bardzo szybkim tempie. Tak, i każdy miesiąc jest ważny w tym przypadku. Tak. I dlatego tego typu akcje są niezwykle cenne. Zacząłem cię pytać o to, czy pamiętasz ten moment, bo kiedy wpadłeś na ten pomysł, ponieważ między tym momentem, a tym, że coś się ziszcza, jest miejsce, które najczęściej pogrąża większość projektów. To jest wprowadzenie ich do życia. To jest wprowadzenie do działania. Pamiętasz też, w jaki sposób się za to zabraliście? Byliśmy totalnymi laikami. A. Nigdy nie robiliśmy takiego czegoś, więc wszystko po omacku. Ale natrafiliśmy... Ale nie dość, że po omacku, no to jeżeli to był maj, to do biegu to było ogarnięte w 3 miesiące, więc tak, to w ogóle... Ze wszystkim. Tak. Ja do tej pory nie wiem, jak to się stało, ale to się stało. To się zadziało i okazuje się, że mając pracę, mając obowiązki domowe, mając dzieci mają dodatkowe zajęcia, można jeszcze wygospodarować czas na coś dodatkowego. Znaczy, no to jest... Pomysł był mój, przy ogromnym wsparciu Gosi zaczęliśmy wdrażać go w życie, ale gdyby nie ludzie, dokładnie, którzy z nami pobiegli, którzy byli w całym teamie i są nadal, to też by się nie udało. Każdy włożył swoją cegiełkę, którą mógł włożyć na ten czas, czy to biegowo, czy finansowo, czy logistycznie, różnie. Każdy zajmował się daną swoją działką, można by tak powiedzieć. I to się udało. I to się udało i miejmy nadzieję, że będzie się udawało co roku. W tym roku biegliście z Bagdadu do Rzymu.
Dokładnie. Skąd pomysł? No, był to przez plan... pandemię, tak? Troszeczkę. Też, bo to był plan B. W tym roku przekraczaliśmy granice. Nasze, wytrzymałościowe, bo jednak 900 kilometrów w 6 dni jest to naprawdę co biegać. Czyli każdy biegł ile? Jak to mieliście? Bo sama zasada biegu, jest to sztafeta, jest 7 zawodników, którzy biegną przez wszystkie dni. Biegnie zawodnik 5 kilometrów, odpoczywa, wchodzi kolejny i tak 7 zawodników się zmienia. I dziennie, około 150 kilometrów biegniemy. Więc tak to technicznie wygląda. Wiadomo, cały team to nie jest tylko 7 osób biegających, no bo musi być jeszcze logistyka. Mamy taką asekurację rowerzystów, ludzi, którzy są na trasie. My biegniemy po głównych drogach, więc ten rowerzysta jest takim buforem bezpieczeństwa. On jednak jest bardziej widoczny, oświetlony i tak dalej. Mamy również motocyklistów, którzy są naszymi oczami przed. Oni nam wyznaczają trasę. Oczywiście że to są ratownicy medyczni. Więc to jest takie w jednej osobie. W jednej osobie. No, muszą być kierowcy busów. Musi być zaopatrzenie. Też nie możemy wziąć całego prowiantu na 7 dni. No, powiedzmy, że odżywki, wody, okej. Ale jedzenie musimy mieć świeże, więc to są kolejne osoby. Suma summarum jest 20 osób w teamie. I wszystko wy wymyśliliście. Cały plan. Plan, tak, aczkolwiek zawsze będę... Realizacja jest wspólna, tak, bo jeden bez drugiego absolutnie nie da rady. Tak, tutaj się uzupełniamy pod każdym względem z całą ekipą. Był taki moment, kiedy chcieliście przerwać? W tym roku? Ja nie pamiętam. Nie, przerwać nie. My już wiemy po tamtym biegu i tym, że trzeci dzień to jest najgorszy. To jest najgorszy dzień biegu. Przepraszam. Sama organizacja, nie, bo ona jest rozciągnięta w czasie. W tamtym roku było tylko 3 miesiące, w tym roku już zaczęliśmy wcześniej, było to pół roku, więc było to jakby rozłożone troszkę na raty. Ale sam bieg, no trzeba biec. My nie mamy dnia rezerwowego, żeby odpocząć, żeby regenerować siły, tylko musimy to robić. Pierwszy dzień, no to wiadomo, to jest pełny entuzjazm, szaleństwo, zjeżdżamy się z całej Polski. I rano startujemy. Drugi dzień jeszcze są siły, jest wszystko w porządku. Trzeci dzień, już jest pierwsze zmęczenie. I na nas chyba bardziej działa nie zmęczenie fizyczne, tylko psychiczne. Jeśli widzimy, że nasza składka, zbiórka, nasz suwak na składce nie przesuwa się w takim tempie, jak my byśmy chcieli, jak założyliśmy to, że powiedzmy w każdy dzień z dołączeniem tam po 20 tysięcy, żeby ten nasz cel na mecie osiągnąć, no to jest taki dół po prostu i no biegniemy, tak? No my musimy dobiec do mety, aczkolwiek gdzieś z tyłu głowy jest, że no nie przynosi to za efektu takiego, który myśmy sobie tutaj założyli. Śledziliście na bieżąco, ja wiem, bo myśmy się kontaktowali no, cóż by nie powiedzieć, też jako Sekielski Brothers Studio troszeczkę wspieraliśmy tą aktywność, ale właśnie byłem ciekawy, czy to na was wpływa, więc mówisz, że rzeczywiście tak. Tak. Tylko, że być może ten wpływ wynikał troszeczkę z niewiedzy, że każda akcja ma mocny start, a później mocną końcówkę, zwłaszcza w internecie. Tak, prawda? No, oczywiście my się uczymy przez cały czas. Tak, no, my wiemy, jak było w tamtym roku. Do przedostatniego dnia no nie działo się za wiele finansowo. Ostatni dzień po prostu to był taki wystrzał. Tak, lawina poszła jeśli chodzi o wpłaty. Tak. O, Ostatni kilometr już wszyscy prawie mieli 700 i w nogach, więc no zmęczenie, upały były jeszcze większe niż w tym roku. Tak, upały były bardzo duże. A tylko słyszymy, jest znowu wpłata. No to się biegnie jak na skrzydłach. Drodzy Państwo, zebraliście. Udało się, zebraliście wskazaną kwotę, nawet przekroczyliście to oczekiwanie. I w tym roku, co było naprawdę miłym elementem jednego z moich dni, zobaczyłem
konkretne małe dzieci, które były badane. Prawda? Jak wygląda teraz akcja na ten moment? Ile się już udało dzieci przebadać? Około 400. To było w przedszkolu na Śląsku. Było około 400 dzieci, już nie pamiętam dokładnie, ale około 400, z czego u 12 dzieci wykryto nieprawidłowości, ale takie bezinwazyjne, czyli no, akcja zakończyła się sukcesem. Reszta tych środków, które były zebrane z racji COVID-u, jest duży problem, aby oddelegować lekarzy radiologów do przedszkola, ponieważ te badania odbywają się w przedszkolu, czyli w takim środowisku przyjaznym dla dziecka, żeby nie było tego stresu. To jest środowisko znane, ponieważ te dzieci codziennie chodzą do przedszkola, tak? W tych badaniach uczestniczy również rodzic, więc tego stresu nie ma, bo ten stres nie jest potrzebny. I z racji właśnie braku możliwości oddelegowania tych lekarzy, będzie zakupiony sprzęt do szpitala na oddział dziecięcy, czyli żeby to wbrew pozorom służyło nawet większej ilości dzieci. Przez dłuższy czas. Dokładnie tak. Przez dłuższy czas niż ta akcja. Całe rodziny się badały, tak jak mówiliście, prawda? Tak, tak. To rodziny w sensie dzieci z rodziny. Tak, oczywiście. To zasugerowała Fundacja Iskierka, która była beneficjentem tej akcji, że jeżeli badać, no to oni robią to w ten sposób, że proponują całej rodzinie, czyli jeżeli w rodzinie jest dwoje dzieci, troje, czworo, żeby nie robić selekcji, że tylko dziecko z tego przedszkola będzie badane, tylko żeby wziąć pod opiekę wszystkie te dzieci. I jest to też robione w taki sposób, że jeżeli wykryje się jakąś nieprawidłowość u tych dzieciaczków, to nie jest to tak, że ten rodzic zostaje z tym papierkiem, z tym kwitkiem i musi sobie radzić, tylko momentalnie jest przekierowywane do odpowiedniego szpitala, tak? Czyli ma dalej pokazaną tą ścieżkę, którą ma iść, tak, żeby nie było, tak jak mówię, że zostaje sam z no, taką trudną sytuacją. To taka pełna akcja, bo i Fundacja Iskierka, która zajmuje się pomocą dzieciom, rodzicom w sumie, przepraszam, nowotworowym, również pomagają, gdyby coś było nie tak, tak jak Gosia powiedziała, zaraz jest skierowanie do odpowiedniego na odpowiedni oddział, więc to badanie to nie tylko badanie, to jest cała pomoc. Tak, to już jest pomoc w razie czegoś. Gdzie biegniecie w tym roku? Przepraszam, w przyszłym roku. W przyszłym roku będziemy przenosić góry dla naszych dzieci. Aha. Więc zaczynamy w Karpaczu i kończymy nad Soliną. Więc tak, cały pas polskiej góry, jaki tylko jest, go przebiegniemy. Przebiegniesz? Jak co roku. Nie, no oczywiście nie. Ja każdy, tak jak Rafał przed chwilą wspominał, jest w zespole 20 osób i każda z osób jest osobą biegającą, aczkolwiek jest taki top of the top tych biegaczy, nie jestem w stanie im dorównać z tempem, z tym, co oni tam pokazują, więc ja zajmuję się typowo mediami podczas biegu. Ale każdy z nas jest biegający. Wymieniamy się, czasem pomagamy na przykład rowerzyście, który jest jeden na trasie, biegaczy jest siedmioro, rowerzysta jest jeden, no ale on też musi zejść z tego roweru, zjeść, więc tam też są roszady na przykład wśród nas. Wchodzą osoby na rower, ale nie, całej trasy biec nie będę. Staramy się też robić to tak, że takim całym zespołem wbiegamy na te pit stopy, tak? Bo każdy faktycznie biega, tak? Ale taką naszą czołówkę, nie, niech biegną. Niech biegną. A jak do was dołączyć? Powiedzcie, bo możecie powiedzieć, bo myślę, że ta historia i ten pomysł zainspiruje wielu biegaczy i biegaczek. Dołączyć, tak, w tym roku było, przy
współpracy z Activią. Tak, no tutaj będziemy reklamować, bo to była ogromna pomoc, tak? Jest to firma, która zajmuje się z takimi wirtualnymi biegami. I można było wirtualnie przebiec przegłę raka dla dzieciaka w tym roku. Mhm. W ten sposób można z nami pobiec. Osoby, które przebiegły... Tak, i był taki challenge zrobiony, taki osoba, która przebiegnie największą ilość kilometrów, była zaproszona na finał, na ostatni odcinek, żeby mogła wspólnie z nami wbiec na metę. No niestety chłopak, który wygrał, na metę nie mógł dołączyć, ale dołączył do nas. Dzień wcześniej przyjechał, tak. Spotkał się z nami wszystkimi. Tak, i do dzisiaj utrzymujemy bardzo fajne kontakty z nim. Tak. Więc kolejna przyjaźń, która dostał, się... Dostał oczywiście również pamiątkowy medal, tak jak my dostajemy wbiegając na tą metę, tak on również dostał. Ale jako sam, do samej ekipy jest to... Ciężki nabór, jak do jednostki wojskowej. Może nie ciężki nabór. On był ciężki na samym początku. Aczkolwiek też nie, bo ja wiedziałem, do kogo zadzwonić. Ten team, on już się zrobił. Naprawdę musiała być jakaś kontuzja, czy jakiś wypadek losowy, żeby ktoś wypadł tutaj z tego teamu. No nie szukamy nowych osób. Tak? Ale też są takie sytuacje różne, że to się miesza, ponieważ po pierwszej edycji też nastąpiła taka mała rotacja. Tak. Tak. No nie ale każdemu... to też sprawy właśnie covidowe i tak dalej. I no musieliśmy, i co się okazało, był to również kolejny strzał w dziesiątkę, bo osoby, które dołączyły w tej edycji, no Marcin nasz, Forrest Gump, pokazał, jak się naprawdę biega. No bo to jest... Zatrzymał się już. Marcin się nie zatrzymywał. Nie, bieg to... Można powiedzieć, że Marcin sam pokonał 3/4 etapu. Całego. Tak, niesamowity jest człowiek. No mega wytrzymałem zawodnikiem. Ale jeszcze pies przemiłym, pięknym wnętrzem. Tak, niesamowity przemiłym człowiekiem przede wszystkim. I jak można dołączyć? Można wejść do nas na przegonaka dla dzieciaka. Wyświetlimy tutaj... To jest wskazówka dla realizatora. Wyświetlimy adres strony. Tam możecie nas pooglądać, zobaczyć, co przez te 2 lata osiągnęliśmy. Za chwilę startujemy z 3. edycją. Możecie nas wspomóc, możecie z nami pobiec wirtualnie. Jeśli akurat będziemy biegli przez twoje miasto, czy przez twoją miejscowość, zawsze możesz w czasie, gdy tam jesteśmy, to w tym momencie tak, możesz do nas dołączyć, przebiec z nami jakiś krótki odcinek. Zawsze zapraszamy wszystkich mieszkańców danej miejscowości, w której się zatrzymujemy, aby z nami pobiegli. Umawiamy się z władzami czy z grupami, które biegają w danym mieście dużo wcześniej, gdzie się spotkamy. Wtedy miasto gwarantuje zabezpieczenie tej trasy na większą ilość osób, czy wyznaczają ją, nie wiem, gdzieś tam po lasach i tak dalej, żeby to było wszystko bezpieczne przede wszystkim. I wtedy biegnie 20, 50, nawet 100 osób. Tak, bo tu się dołączają grupy biegowe i indywidualne osoby. Tak, grupy rowerowe się grupy też dołączają. Rowerowe, tak, bo my tutaj nie skupiamy się tylko i wyłącznie na bieganiu, aczkolwiek każda, ja to będę powtarzał, aktywność fizyczna jest zdrowa. Więc czy to jest rower, hulajnoga, jakkolwiek. Wyjdźmy z domu, ruszmy się i na pewno będziemy zdrowsi. Macie już rozpisany dokładny plan, prawda? Biegu. Tak. Więc apeluję do samorządowców. Wyświetlimy listę tych miast. Wspomóżcie tą akcję. Na stronie Przegoń Raka dla Dzieciaka adres też będzie tutaj w komentarzach. Znajdziecie kontakt do Gosi i Rafała. Wspomóżcie, bo to jest kolejny sposób na wspomożenie, a każdy z nas może wspomóc akcję wpłacając. Ja to zrobiłem, powiem wprost, na konto. Do tego też zapraszały dosyć znane osoby, bo się zaprosili do współpracy w tym zakresie i Marka Niedźwieckiego, i Rafała Królikowskiego.
i szefa wszystkich szefów stąd, czyli Tomka Sekielskiego, Wojtka Myrczka, nawet profesor Krzysztof J. Filipiak też nagrał swoje zagrożenie. Naszego idola Roberta Karasia, który jest po prostu mega mistrzem. Profesor Tomasz Banasiewicz. Bardzo wiele osób wspiera. Jeżeli ktoś by chciał wesprzeć też ze znanych osób swoim zaproszeniem do uczestniczenia w akcji, również zapraszamy. Można serdecznie nagrać zaproszenie, wysłać do Gosi, bo Gosia jest odpowiedzialna za media, a teraz będziecie przynosić góry. I co będzie efektem przenoszenia gór? Co chcecie uzyskać? Prawdopodobnie skupimy się w przyszłym roku na przestrzepach. Chcemy robić tak, że roku nie wiążemy się z jedną fundacją, tylko chcemy zmieniać, tak? Chcemy zmieniać, przekazywać te pieniądze na różne cele i różnym fundacjom, więc w tym roku jeszcze nie mamy podjętej decyzji, jaka będzie to decyzja, jaka to będzie fundacja, aczkolwiek tak jak myślimy, tu rozmawialiśmy z Rafałem, to właśnie chcielibyśmy skupić się na przeszczepach takich onkologicznych u dzieci. Tak, może nie wszyscy Państwo wiecie, ale jest coś takiego jak wyprawka. Wyprawka przeszczepowa i takie dziecko, które jest wytypowane do przeszczepu, okazuje się, że taką wyprawkę codziennie musi mieć nową. Czyli nowa piżama, nowa szczoteczka, wszystko codziennie musi dostawać. Musi być wszystko sterylnie czyste. Nowe i to jest to też są ogromne dość, koszta. Dokładnie. Tutaj chcielibyśmy pójść w tym kierunku. Kiedy bieg dokładnie? Ostatni tydzień czerwca. Przełom czerwca. No nie może być łatwo. Jakby było łatwo, to by wszyscy to robili. Tak jak to powiedziała koleżanka nasza Paulina w zeszłym roku, jakby było łatwo, robiliby to wszyscy. A tu nie o to chodzi, tak? Drodzy Państwo, zatrzymajmy się na chwilę teraz tutaj i popatrzmy. W zalewie informacji o złych ludziach, w zalewie informacji o złych sprawach. Są na tym świecie tacy ludzie jak Małgosia i Rafał. Popatrzmy. Troszeczkę milczenia się przyda w tym patrzeniu. Są ludzie, którzy nie dosyć, że mają pomysł, ale jeszcze wdrażają go w życie i poświęcają swój czas, żeby pomóc często anonimowym osobom. Małgosia i Rafał, dziękuję Wam za rozmowę. Dołączcie Państwo do akcji Przegonię raka dla dzieciaka, a w tym roku przenieś góry. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.